Miasto niebawem zostanie właścicielem działki z hangarem nad Wisłą, w której funkcjonuje sekcja wioślarska KKS Unia Tczew. Obok są nieruchomości, z których korzystają tczewski WOPR oraz harcerska drużyna wodna. Czy na wszystkich tych działkach mógłby powstać jeden nowoczesny kompleks o roboczej nazwie Centrum Sportów Wodnych? Niedawno Rada Miasta zatwierdziła korektę tegorocznego budżetu, w której znalazł się punkt o zakupie działki z budynkiem przy ulicy Nadbrzeżnej, należącej do Federacji Związków Zawodowych PKP. Chodzi o przystań wioślarską z hangarem kolejowego klubu sportowego Unia Tczew. Drastyczne podniesienie opłat za dzierżawę nieruchomości groziło upadkiem klubu. Władze miasta postanowiły pomóc, wykupując nieruchomość. Obok przystani wioślarskiej znajduje się nieruchomość bez żadnego obiektu, która należy do miasta, a korzysta z niej Tczewski Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z drugiej strony budynek Unii sąsiaduje z hangarem harcerskiej drużyny wodnej. Tu harcerze spotykają się, szkolą i przechowują żaglówki. Obiekt, podobnie jak ten Unii, jest bardzo stary. Nie odpowiada współczesnym standardom. Wydaje się, że remontowanie hangarów wioślarzy i żeglarzy nie ma sensu. Miasto po wykupieniu nieruchomości, z której korzystają wioślarze, będzie właścicielem trzech sąsiadujących ze sobą działek. Kilka lat temu ówczesny wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa mówił, że jeśli do tego dojdzie, to należałoby na takim większym terenie utworzyć kompleks służący całemu środowisku wodniaków. Sportowcom wioślarzom, żeglarzom, WOPR-owi czy innym. Wieloletni trener Unii Tczew Mariusz Grubich twierdzi, że to doskonały pomysł. My liczymy na to, że tak powiem, jak się powiedziało A, to się powie B i być może wrócimy do planów, dawnych planów sprzed kilku lat, gdzie miał powstać nad Wisłą, na ulicy Nadbrzeżnej, Centrum Sportów Wodnych dla wszystkich wodniaków w Tczewie, czyli dla woprowców, dla wioślarzy, kajakarzy i harcerzy. I ja myślę, że to było takie moje marzenie zawsze, żeby coś takiego tu w Tczewie powstało. I być może z pomocą prezydenta i ówcześnie mamy więcej możliwości, jakieś środki unijne, coś takiego, można będzie to Centrum Sportów Wodnych wybudować tak jak w większości praktycznie większych miast w Polsce, które znajdują się nad Wisłą. Ten pomysł takiego centrum bierze się stąd, że w tym miejscu znajdują się trzy działki. Jakbyśmy tak popatrzyli od strony ulicy Nadbrzeżnej w kierunku właśnie niebieskiego hangaru wioślarzy czy klubu kolejarskiego KKS Unia, to po lewej stronie mamy pustą działkę, która jest własnością miasta. W tej chwili tam stoją takie dwa kontenery WOPR-u. Myśmy im to użyczyli. Natomiast po prawej stronie od Unii są pomieszczenia harcerzy drużyny wodnej. I rzeczywiście pojawił się w pewnym momencie taki pomysł, żeby te trzy nieruchomości połączyć w jeden ładny, nowy obiekt. Oczywiście z możliwością korzystania przez dotychczasowych użytkowników, czyli zarówno wioślarzy, jak i drużyny wodnej, jak i WOPR-u. Ten pomysł wówczas był niemożliwy do zrealizowania, ponieważ zarówno federacja powiedziała nie jesteśmy tym zainteresowani, ale również Chówiec nie był zainteresowany taką wspólną jakby realizacją. Dzisiaj w momencie, kiedy dwie działki będą z trzech będą nasze, myślę, że to jest dobry moment, żeby do tego pomysłu wrócić i spróbować namówić władze Chówca do tego, żeby się do tego pomysłu przyłączyły. Czy być może można by było na taki duży obiekt, projekt, kompleks uzyskać dofinansowanie unijne? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie wiadomo, czy te środki unijne w ogóle będą, biorąc pod uwagę te zawirowania, które w tej chwili są w Brukseli wokół Polski. Tak daleko bym nie szedł, zwłaszcza, że nie do końca znamy sposób podziału tych środków. Być może będzie sytuacja taka, że te środki będą, ale będą musiały być przeznaczone na zupełnie inne cele. To jest jeszcze zbyt wczesne pytanie, żeby można było na to odpowiedzieć. Natomiast sam pomysł uważam, że jest wart realizacji.